Cyrki związane z polskim sądownictwem nie ustają. Tym razem za inicjatywą niejakiego Tomasza Szmyta, człowieka Zbigniewa Ziobry i byłego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uciekł na Białoruś i zwrócił się do białoruskich władz z prośbą o udzielenie azylu politycznego, zarzucając obecnym polskim władzom prześladowanie, tępą rusofobię i dążenie do wejścia Polski do wojny z Rosją na zlecenie USA i Wielkiej Brytanii. Sytuacja ta następuje w kontekście skandalu, który wstrząsnął polskim wymiarem sprawiedliwości. Mowa o tzw. aferze hejterskiej. W jej centrum znalazła się grupa sędziów związanych z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, którzy mieli prowadzić zorganizowaną kampanię oczerniającą tych członków środowiska sędziowskiego, którzy głośno krytykowali reformy wprowadzane przez PiS. Kampanię tę koordynowała była żona Tomasza Szmyta, która pełniła funkcję pośrednika między Piebiakiem a mediami. Po wybuchu skandalu Tomasz Szmyt został odsunięty od orzekania, choć nieco później decyzję tę odwołano. Afera hejterska stała się symbolem politycznych nacisków na polski system sądowniczy. Ukazała, jak zmiany wprowadzone w sądownictwie przez rząd PiS umożliwiły szybką karierę sędziom zaangażowanym w oczernianie przeciwników reform. Po ucieczce do Mińska Tomasz Szmyt znalazł się w centrum uwagi międzynarodowej, udzielając wywiadu dla białoruskich mediów propagandowych, a w trakcie przemówienia w Mińsku ogłaszając nawet, że złożył wniosek o azyl polityczny na Białorusi, motywując swoją decyzję sprzeciwem wobec polityki Rzeczpospolitej Polskiej względem Białorusi i Rosji. W swojej wypowiedzi Szmyt skrytykował Polskę, USA oraz państwa zachodnie za, jak twierdzi, wrogie postawy wobec Rosji i Białorusi. Oskarżył on również Zachód o próbę wciągnięcia Polski w konflikt zbrojny z Rosją i wychwalał politykę białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki jako stabilizującą i zasługującą na uznanie w regionie. Jego publiczne wystąpienie spotkało się z szerokim echem zarówno w mediach białoruskich, jak i międzynarodowych. Nie ma wątpliwości, że jest to rezultat szerszej choroby, która toczyła i w dalszym ciągu toczy polski system sądowniczy. A może macie jakieś własne przemyślenia na ten temat? Zapraszam Was do wyrażania ich poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.